imieniu własnym, jak również w większości rady, bo konsultowałem tego z całą radą, podziękować panu za 15 lat ciężkiej, dobrej pracy na rzecz naszego miasta, na rzecz samorządu lokalnego. Powiem, nie było takiego włodarza za moich czasów, który by tak wiele, tak dużo zrobił dla naszego miasta. Miasto nasze jest, się rozwija, cały czas jest w rozwoju, począwszy od tamtych lat, kiedy pan objął to stanowisko jako młody mężczyzna. Po różnych rozmowach podjęliśmy taką decyzję, żeby właśnie pan został burmistrzem. I ja osobiście tego nie żałuję. Jak sobie ktoś przypomina nasze miasto przez 15 lat, to naprawdę wyglądało inaczej. Nie mówię to tak dlatego, że jestem tutaj ponad 20 lat, ale mówię to od mieszkańców, którzy tu mieszkali kiedyś, przyjeżdżają, zwiedzają i miasto po prostu jest, jak i po jednej stronie, tak po drugiej stronie naszych rzek rozwija się. I za to chciałem panu podziękować. Podziękować chciałem panu za bardzo dobrą współpracę z Radą Miejską przez te kadencje, które ja jestem przewodniczącym, jak również mi się wydaje pani przewodnicząca i tutaj inni. Ta współpraca uważam, że jest dobra, jak nie bardzo dobra. I tu dzisiaj właśnie chciałbym panu podziękować. I jak również powiedzieć, żebyśmy robili swoje jako rada, jako burmistrz, bo widzę, że kierunek, który żeśmy obrali, jest słuszny. Pokazał to budżet obywatelski, gdzie wiele właśnie tych wniosków jest związanych z wypoczynkiem, rekreacją dla naszego miasta, ze zdrowiem. I myślę, że ten kierunek, który dzisiaj trzymamy, jest słuszne. Bezpieczeństwo, jeśli chodzi. To, co się wszystko dzieje wokół naszego miasta, te dzisiejsze uciążliwości, to są właśnie związane z tym rozwojem naszego miasta, gdzie staramy się, żeby... No, jest okres uciążliwości, powinien być okres później w jakiś sposób rozwiązywania tych problemów korków i tym podobnych. Chciałem podziękować pana drużynie, która z pana współpracuje. To są pracownicy, którzy naprawdę robią dobrą robotę pod kierownictwem pana. Pozyskiwanie środków. No to jest bardzo duża praca, żeby pozyskać i umieć je przeznaczyć. Krytyka jest potrzebna, jeśli jest zdrowa, takie zwykłe krytykanstwo, to naprawdę odłożył był na bok. Pokazują się różnego rodzaju ulotki dzisiaj. Widziałem takie ulotki. No, nic ci panowie, którzy się nie podpisali, nic nie napisali, co zrobili dla tego miasta jako oni, bo jest to ulotka związana z naszym miastem. No, krytykowani jesteśmy w jakiś tam sposób. Ale sami panowie nic dla tego miasta nie zrobili, bo no bo powinni w tej ulotce zamieścić coś, że oni właśnie zrobili to i to, a my nie zrobiliśmy tego. Byliśmy krytykowani przed wyborami, że park niepotrzebny, że niektóre prace zabaw są niepotrzebne i to podobnie. Okazało się po wyborach, że budżet obywatelski pokazuje nam, jak obywatele myślą, jak chcą, żeby się to nasze miasto rozwijało turystycznie, rekreacyjnie, zdrowotnie i bezpiecznie. I za to panu burmistrzu chciałem podziękować. Bardzo proszę. A ja chciałam dołożyć, panie burmistrzu, że pracujemy razem w kolejną kadencję przez 17 lat. Jako najstarsza stażem radna chcę panu powiedzieć, że jesteśmy razem, a to nas cementuje i życzę panu dalszych sukcesów, bo jako młodego wybieraliśmy pana. Był pan najmłodszym burmistrzem, jak pan pamięta. I nie zawiedliśmy się. Chcę powiedzieć to wszystkim. Jesteśmy staleni. WND to jest Jacek i cała reszta. I my dokonamy dużo więcej w tym mieście. Jako rodowici mieszkańcy tego miasta.
przywiązuję uwagi nigdy do tego typu rocznic. Nieco gdzieś się pewnie wymknęło w 30, albo ktoś sobie przypomniał, że 28 września 2000 roku była taka sesja Rady Wojewódzkiej, na której zabrał mnie na raz pierwszy na stanowisko burmistrza. Rzeczywiście to już 15 lat czas leci. A myślę, że to, co pan przewodniczący powiedział, to mi jest ważne, że chcemy wszyscy pracować dla dobra tego miasta. Kochamy to miasto. Zrobimy to wszystko, co możemy. Widzimy oczywiście jeszcze wiele miejsc, których możemy poprawić, bo Polska jako cały kraj ma tyle zaległości w stosunku do zachodniej Europy, na której się wzorujemy, że jeszcze przed nami wiele zadań do zrealizowania. Też cieszy mnie to, że przez te 15 lat z Radą Miejską starałem się budować więzi takie, które powodowały, że wspólnie czuliśmy odpowiedzialność za to miasto i tak to przez te 15 lat wyglądało. Oczywiście zdarzają się zawsze wyjątki, osoby, które nie chcą współpracować, zmusić się nikogo nie da do współpracy, natomiast zdecydowana, ogromna większość osób, które się przewinęły przez te lata, to osoby, które chciały i widziały sens wspólnego działania, a efekty oceniają mieszkańcy. Myślę, że naprawdę nie mamy powodu, żeby się wstydzić, że mieszkamy w Nowym Dworze. Naprawdę to jest piękne miasto, które ja kocham osobiście i uważam, że możemy jeszcze wspólnie wiele w tym miejscu, w tym mieście i dla tego miasta zrobić. Dziękuję bardzo.